Siemowiska, z tej strony Maras i to jest mój pierwszy vlog. I z góry sorry za to, że będę się patrzył czasami w ścianę, czasami w monitor i czasami na was, czyli w kamerkę. To jeszcze jest takie moje małe jeszcze obycie, za bardzo się z tym nie obyłem. No i więc tak, pierwszy vlog chciałem zrobić na temat, jak się tutaj znalazłem. Na YouTube oczywiście. No i sprawa wyglądała tak, pamiętam, że grałem w jakąś grę i nie pamiętałem za bardzo, jak ją przejść, chociaż kiedyś ją przechodziłem, no i chciałem poszukać jakieś informacje na temat tej gry. Bodajże to był Silent Hill 1, tak dobrze pamiętam. No i właśnie był taki problem, że nie pamiętałem jednej części w szkole i nie wiedziałem, gdzie za bardzo się udać. No i tak trafiłem na kanał Bunga 21, bardzo świetny zagrajmer. Bardzo gorąco wam go polecam. No i jakoś się tak pomału wkręcałem w to. Oglądałem właśnie z tamtego okresu wszystkie jego tam filmiki, jakie robił, i czasami tam, których nie oglądałem, tam pewne zaległości. No i później przyszedł czas na Ragnaroka. Także oglądałem wszystkie jego filmy. Najbardziej mi się właśnie teraz spodobała ta seria z... W sumie teraz obejrzałem sobie taką na temat Heavy Rain, na jego serię, jak on to widział. Bardzo fajnie to zrobione. Gorąco wam to polecam, tą serię właśnie u niego na kanale, u Ragnaroka. No i tak się wkręcałem, pomału wkręcałem i w pewnym momencie zaświtał mi do głowy taki mały pomysł. Ciekawe, jakby to wyglądało, jak ja bym sam zrobił swoją własną serię, zagrajmy i wpakował to na YouTube'a. No i tak dłuższy czas chodziłem, myślałem, co tu zrobić i pamiętam, że w CD Action okazała się trylogia Hitmana, a ja nie kupiłem tego, ponieważ miałem własną swoją trylogię. Znaczy, teraz nie wiem, jak się nazywa, z czterech części złożone jedno w całość. Jak z trzech to trylogia, a z czterech, no nie pamiętam, mniejsza z tym. No i miałem te wszystkie części i pomyślałem sobie, a zrobię z Codenama 47. No i nagrałem i teraz do diska znalazłem jeszcze ten swój stary materiał, gdzie robiłem Hitmana i naprawdę teraz mój głos to jest niebo a ziemia. Naprawdę. Jak teraz to słucham, to śmiech na sali. No i później robiłem właśnie tą całą serię z Hitmana, zrobiłem. I ci, którzy oczywiście mnie pamiętają, potem się przykulały następne w ogóle serie. Był to Stalker, chyba nie zrobiłem tylko Zewu Prypeci. Assassina zrobiłem całego, no i później był ten Silent Hill do trzeciej części zrobiony na kanale. Czwartą właśnie nagrywałem, ale usunąłem wszystko. No i przybłąkał się jeszcze Minecraft, tak mniej więcej, i później jeszcze Amnestia od, na waszą prośbę, w sumie to na prośbę Chrisa 88. Chłopie, jeśli żyjesz, odezwij się czasami tam w prywatnej wiadomości, bo dawno cię nie widziałem. No i co? No i potem przyszedł czas na jakąś tam ramówkę, zrobienie tej ramówki. No, z początku wychodziło mi to całkiem nieźle. No, w sumie chciałem na razie mniej więcej jeden odcinek władować, a był to przegląd tygodnia, każdy poniedziałek władowany. No i to w miarę dobrze mi wychodziło i później wpadłem na... No nie sobie tyle co pomysł, co tyle zostałem przymuszony do tego odnośnie praw autorskich. No i jakoś tam chciałem z tym działać. Zrobiłem tam małą ankietę na starym kanale i po prostu chciałem przenosić na przykład niektóre filmy na ten drugi kanał i ładować sportem, żeby mieć po prostu ten kanał czysty. No i tak sprawa potem się potoczyła, że naprawdę zaczęli się dobierać do mojego kanału. No i padła decyzja, że wszystko usuwam i koniec, kropka. No i teraz widzicie stan obecny, czyli władowana romówka na cały tydzień. Czasami mam obsuwę z nią, z takimi seriami jak... No, zagrajmy modnie, bo to jest przeważnie w połowie tygodnia, ale już mam nagrane po jednym odcinku z każdej serii do przodu, żeby mieć miarę jakoś tam możliwość manewrowania w czasie, że mógł coś tam ewentualnie dograć, wiecie, o co chodzi. I mam teraz taki problem właśnie z tym Battlefieldem nieszczęsnym, jak wiecie, teraz właśnie go uploaduję na YouTube'a.
No i nie wiem dlaczego gra w pewnym momencie się zawiesza i po prostu muszę w procesach ją wyłączać. No myślę, że także to jest, poczytam trochę na forum, myślę, że to jest spowodowane grzaniem się procesora. No spróbuję coś temu zaradzić, na razie tam wszystkie pierdoły, aliasing, co zżera procka, jakie tam duperele staram się właśnie robić, żeby ten komputer był jak najmniej obciążony i najmniej się przegrzewał. Ale zobaczymy, jak to wypali. Na razie jeszcze potem dogram sobie jeszcze jakiś jeden materiał i zobaczymy, jak to będzie. No i co ludziska? No i odnośnie konkursu tego nieszczęsnego. Mam mało na razie zgłoszeń. Mam nadzieję, że to się zmieni do końca przyszłego tygodnia. Więcej tego nadeślecie. Oczywiście gdzieś tutaj na dole pojawi się, na jaki adres możecie wysyłać te swoje prace. A odnośnie co macie zrobić? Macie zrobić dla mnie nowy tło na kanał, bo to mi się trochę znudziło, i nowego awatara. Przez jakiś czas będzie właśnie wasza praca na moim głównym kanale. Do tego czasu, jak coś innego jeszcze nie wymyślę. No i oczywiście do wygrania jest Diablo 2. No niestety nie było mnie stać na lepszą nagrodę. Mam nadzieję, że w przyszłym miesiącu coś już lepszego wymyślę, najwyżej nagroda na własne życzenie do jakiejś tam kwoty. No i co? To by było na tyle. Teraz wiecie, jak się dostałem tutaj na YouTube'a. Trzymajcie się, ludziska. Do usłyszenia. Cześć! No i oczywiście głosujcie i komentujcie. Trzymajcie się. Nara.